Euro 2012 coraz bliżej. W Krakowie wprawdzie nie będą się odbywać żadne mecze, ale będziemy gościć tutaj niektóre reprezentacje. Swoją obecność potwierdziłaby chociażby reprezentacja Anglii czy Holandii, a Argentyńczycy zastanawiają się jeszcze. El tema creo que a Checho le gusta que tengamos la pelota, que juguemos por abajo y creo que lo hicimos. Pareció que tuviste muchas variantes, ¿no? Para tocar la pelota en la mitad de la cancha, con Gago, con Vanega, cuando se sumó de María, Pipita. Sí, estábamos todos cerquita, como quería el Checho, jugando y juntándonos. Ever, Fer, jugamos bien ahí en el medio, tiene la pelota. Di María, yo, Pipa también. También nos juntamos y creo que eso hizo que tengamos la mayor parte del partido la pelota. A teraz zadamy mieszkańcom Krakowa kilka pytań związanych właśnie z tą imprezą. Tutaj ma być baza noclegowa w Krakowie niektórych drużyn i które drużyny by pani chciała zobaczyć? Na przykład będzie Holandia, Anglia, ponoć też Argentyna ma być i które by pani... No, na pewno Argentyńczycy, bo są gorący. No i Holendrów tak samo. No zresztą wszystkie drużyny, które fair grają i które dobrze grają, bo chyba o to chodzi. Drużyny chciałabyś najbardziej zobaczyć? Może jakiegoś piłkarza masz ulubionego, którego chciałabyś tutaj na Euro zobaczyć? Nie wiem, Leo Messi albo Cristiano Ronaldo? Ronaldo raczej nie, ale Messi mógłby być. To jak ocenia pan szansę naszej reprezentacji na przykład na wygraną? No, średnio myślę, średnio. Tak? Nie źle, że mogą być. Mhm. A jakie wskazówki by pan dał tutaj panu Smudzie? Smudzie, no... Ja bym trochę Pawła Broszka docenił więcej. Jako napastnika. Dobrze, a na przykład czy mamy szansę wygrać z taką reprezentacją Czech, czy Maroka na przykład, czy jest taka... No myślę, że oczywiście. No wie pan, no to tak jak się mówi, nie? Pierwszy mecz otwarcia, drugi mecz o życie, no i trzeci o honor, nie? Ale nie, no myślę, że już jest taka grupa, że z pewnością jest na pewno szansa, żeby z tej grupy wyjść. Jakby możemy przegrać, możemy wygrać, nie robi mi to. Że będzie to Euro, wyszliśmy z grupy i pada mecz Polska-Korea i kto ma większe szanse według ciebie? No, obawiam się, że Korea. Z Niemcami albo z Meksykiem? No to weźmy na przykład ten Meksyk, będzie chyba łatwiej ograć. Czy mamy szansę z nim? Myślę, że mamy szansę. No dobra, to dzięki. To jest sport, więc tutaj szanse zawsze są wyrównane. No tak. Piłka jest jedna, bramki są dwie. Dzięki wielkie. Ale ja bym jednak wolał Brazylię jednak, mimo wszystko. Nie Argentyna, tylko Brazylia, tak? Brazylia, bo to jednak no... Oni, prawda, i Argentyńczycy, i Brazylijczycy grają tak po latynosku, prawda, więc tej sztuczki technicznej i te sprawy. Natomiast, no jednak Brazylia, no czterokrotny mistrz świata, prawda, więc to jest... Być może w tym roku też mistrz Europy. No, zobaczymy, ale... Będziesz trzymać za nich kciuki? Będę trzymać, ale liczę jednak na Polaków, mimo wszystko jestem patriotą i... Myślę, że Polacy coś ugrają w tych mistrzostwach. I który zespół wy byście chcieli najbardziej zobaczyć? Rudego, żeby przyjechał do Krakowa. Kogo? Rudy, żeby przyjechał do Krakowa. Wayne Rudy? Rudy. Nie znasz Rudego? Z Warszawy, od Gdańska pochodzi. Aha. On ma grać. No dobrze, no a wy jakie byście chcieli? Też chcecie zobaczyć Rudego? Tak, oczywiście. A jakie reprezentacje kibicujesz? Poza naszą. Poza naszą? No, ja jestem z Nowego Sącza, więc nawet... Czyli Brazylii. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, tak.